Siemaneczko! Miło mi was tutaj bardzo widzieć. Cieszę się, że tu jesteście oczywiście. Jak wrażenia? Gotowi na finał? Głęboki wdech. No, oddychaj, kontroluj swoje oddychanie. Zawsze ci wszyscy trenerzy życia mówią: wydech, kontroluj oddech i będzie wszystko okej. I ja nie wiem, czy w tym jest jakaś prawda. Może, być może, nie wiem. Czy będzie kolejna edycja Miss Sims? To jest mój problem. Bo ja chciałabym zrobić coś takiego, albo chociaż coś podobnego, ale to jest Miss Sims 2023, no to może być tylko jedna w sumie, no nie? Więc nie mam jeszcze pomysłu, jakby to rozstrzygnąć, czy zrobić coś podobnego. Jeśli coś podobnego, to co podobnego, jak podobnego, dlaczego podobnego? Chcielibyście zacząć oglądać? Bo ja to zrobiłam w niestandardowej formie. Uwaga, ja nie będę teraz grać i wam pokazywać, co robią uczestnicy, nie. Ja spędziłam w cholerę czasu nagrywając odcinek, który nie jest odcinkiem, i będziemy to, co nagrałam i zmontowałam, oglądać teraz razem. I możemy sobie chyba zacząć oglądać pierwszą część, więc powiedzcie mi tylko, czy jesteście gotowi. Macie, nie wiem, jakąś herbatę, przekąskę, cokolwiek. Siedzicie wygodnie, bo ja nie, bo mam za krótki kabel słuchawek i nie mogę się za bardzo oprzeć, więc muszę taka zgarbiona siedzieć, nie mogę w ogóle dotknąć oparcia fotela. Nie polecam krótkich kabli słuchawek. Ja odczuwam taki cringe mały wewnętrzny, bo będę musiała się słuchać na tym filmiku i to jest takie dla mnie... czemu? Siedzę, nie odzywam się, żebyście wszystko tutaj słyszeli i... zapraszam do pisania na bieżąco opinii, I guess. Witam was w wielkim finale Miss Sims 2023, w którym już dzisiaj to wy zdecydujecie, wiecie, kto wygra cały program. Każdy głos się liczy. Głosowanie odbędzie się w ankiecie na czacie live. Gdy będzie ono dostępne, powiadomię was o tym, abyście tego nie przegapili. Wszyscy są bardzo zestresowani tym dniem, tym bardziej, że jest to na żywo. Przypominam, że zwycięzca nie tylko zgarnia tytuł Miss Sims 2023, ale też 100 tysięcy simoleonów. Teraz podliczmy głosy i dowiedzmy się, kim jest nasza finałowa dwójka. Lena Angeles, 14 głosów. Igor Plejk, 20 głosów. Cornelia Kociara, 9 głosów. Jagna Klaudi, 6 głosów. Więc niestety, żegnamy się dzisiaj z Leną Angeles oraz Igorem Plejkiem. Co myślicie o tym, że Lena Angeles i Igor odpadli? Mimo, że coś tam między nimi było, potem jednak niby nie. Ja szczerze mówiąc jestem zdziwiona, jak mam dać swoją opinię, że Igor zaszedł tak daleko. Ja myślałam, że dlatego, że jest facetem, to go wywalicie szybciej. Ale się pozytywnie zaskoczyłam na was, więc wow. Generalnie brawo wy. Słabo w końcu. Taka moja topka była. Szkoda. O, zadania ekspertów są podzielone. No to oglądamy dalej. Ciekawe, jak ta skłócona była para przetrwa wspólny powrót do domu. Ale zostawiamy to im. Finałowa dwójka to Cornelia Kociara i Jagna Klaudi. Dziewczyny, którym udało się tutaj nawiązać piękną przyjaźń. Czy więc wygrana może je poróżnić? Pytajmy, co o odejściu sądzą Lena i Igor. Zaprosiliśmy także resztę uczestników, aby dowiedzieć się, za kogo trzymają kciuki. Od początku wydawało mi się jasne, że nie ma szans, abym wygrał przy tylu dziewczynach, ale i tak daleko zaszedłem. Skupię się teraz na możliwości otwarcia restauracji i swojej przyszłości. Nie, raczej nie ma w niej Leny Angeles. Ja trzymam kciuki za Cornelię Kociarę. Czy cieszę się, że nie wracam sama do domu? Nie za bardzo. Wolałabym tę podróż odbyć w samotności. Niestety zarówno ja, jak i moi obserwatorzy są bardzo zawiedzieni. Nie stoję po żadnej stronie, ale jeśli muszę wybrać, niech to będzie Cornelia. Nie zdążyłam poznać bliżej uczestników, ale oglądałam każdy odcinek i każdy ma swoje plusy i minusy. Jednak Jagna wydaje mi się młoda i taka bardzo niewinna, ma przed sobą całe życie i to jej będę kibicować. Myślałam, że jednak kto inny będzie w finale i się zawiodłam. Nie potrafię wybrać, niech to będzie Cornelia. Nie no. Wybór jest oczywisty i nie ma co się rozmyślać. Stawiam na Jagnę. Zupełnie inaczej się to wszystko ogląda, niż gdy bierze się udział w programie. Człowiek nabiera dystansu i mega się wkręciłam. Ciekawe,
czy będzie kiedyś drugi sezon? Jagna! Ona musi wygrać! Bardzo na to liczę i kibicuję z całego serca. Mam nadzieję, że po programie spotkamy się i będziemy kontynuować naszą znajomość. Tęsknię za niektórymi osobami. Jak słyszeliście, uczestnicy mają równe wsparcie ze strony osób, które już odpadły. Dzisiaj mam dla Was dwie konkurencje. Po pierwszej konkurencji tworzy się ankieta z możliwością oddania swojego głosu. Pierwszą konkurencją jest sesja basenowa. Ocenicie w niej zarówno pozę uczestniczek, jak i ich wygląd. Nie okłamujmy się. Ciało Miss Sims też ma znaczenie. Uczestniczki są już przebrane, także oceńmy ich zdjęcie razem. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? I co myślicie? Której z uczestniczek poszło lepiej? Otwieram właśnie ankietę, w której możecie oddać swój głos. Głosujemy na osobę, która ma wygrać. Teraz urządzimy sobie krótką przerwę na dyskusję. No bo... BTW, to jest moja pachira kwiat. I ja się z nią nie dogaduję. Zamyślałam nią krzyczeć, bo znowu właśnie jej odpadł jakiś liść. My się nie lubimy. Zdania podzielone ponownie. Ciekawe. Więc może ja w tej sytuacji, już, żebym się potem nie pociapciała, otworzę Wam ankiety na czacie z głosowaniem. Macie już głosowanie na czacie, więc zapraszam. W ten sposób każdy na pewno będzie miał tylko jeden głos, nie będzie żadnych, wiecie, no żadnych dziwnych akcji. On mi drink daje, chce robić ze mną jakieś dziwne akcje. Więc zobaczymy, na razie widzę 50 na 50. Każdy głosuje na tę osobę, na którą naprawdę chcę. Nie ma zagabywania, podłudzania. Nie wiem, jak się mówi, ani czemu trzymam pędzel w ręce. To chwilowo wam odpalę. Pyk! Hehe. Żebyście nie widzieli, co mam na kompie. Hehe. To nawet śmieszne nie jest. Czy ktoś się śmieje? Nie, to tylko ja. Dalej, czy ja jeszcze mam herbatę? Tu nie, a tu też nie. A tu mam trochę. Tak, mam 3 puste kubki po herbacie i 0 herbaty. Nie komentujmy tego. No, walka jest. O co, to finał, hello. W końcu jakąś serię doprowadziłam do końca. Należy to uczcić. Part 2 wlatuje na rejon. Więc dzisiaj taki krótszy live. To będzie live taki, abym wróciła do tych live'ów. Dlatego jest krótszy, ale następne postaram się robić dłuższe. To jest po prostu taki typowo na finał i papa. Więc witam was. Zaczekajże filmiku. Witam was po przerwie. Pytajmy dziewczyny o to, jak się czują. Tym bardziej, że nie widzą one na bieżąco wyników waszego głosowania. Tak jak zwykle żyję chwilą, to teraz stres zaczyna mnie uderzać. W końcu czuję, że od każdego mojego najmniejszego ruchu teraz zależy moja przyszłość. Odczułam ogromną presję. Bardzo się stresuję już od poprzedniego odcinka. Ciągle wyszukuję inspiracji do pozowania na Pinterestie, ale nie wiem, które z puls mogą mi się przydać, nie znając następnych konkurencji. Jak słyszeliśmy, uczestniczki są bardzo poddenerwowane. Z tego względu zaprosiliśmy do programu gościa wyjątkowego. Nie mógł zjawić się osobiście, ale nagrał wam wiadomość. Hej, Beksik z tej strony. Wiem, jak bardzo stresujecie się finałem, bo faktycznie jest to ważne wydarzenie i wszystko odbywa się na żywo. Ale pamiętajcie, nawet jak jedna z was o nie wygra, to nie znaczy do końca, że przegrała. Dotarliście aż do finału i powinniście być z siebie dumni. Podczas pozowania starajcie się utrzymać tą lekkość rąk i nie spinajcie się, aby wasze ramiona wyglądały naturalnie. Resztę pozostawiam wam i jestem pewny, że niezależnie od wyniku wyjdzie wam to świetnie. Powodzenia i oglądam całość z zapartym tchem. Na koniec pozdrawiam też całą widownię, która wraz ze mną ogląda to wspaniałe wydarzenie na żywo oraz tych, którzy się nie załapali i oglądają wszystko na odcinku. Po usłyszeniu tej wiadomości na pewno uczestniczki wezmą ją sobie do serca. Przejdźmy więc do drugiej i ostatniej już konkurencji.
W niej weźmie udział model światowej sceny simsowej, Massimo Moreau. Zadaniem uczestniczek jest to, by na fotografiach z naszym gościem było widać miłość, pasję i dużo emocji. Ja chłopaka nigdy nie miałam i szczerze mówiąc, podczas tego wyzwania czułam się bardzo skrępowana. Próbowałam dać z siebie wszystko, ale czuję, że nie poszło mi najlepiej. Mam chłopaka. Co więcej muszę mówić? To wyzwanie mi się nie podobało i nie chcę go zranić, ale przegrać też nie mogę. To naprawdę był ciężki orzech do zgryzienia. A oto wyniki ich wspólnej sesji. I tu pytanie do Was. Czy po tej sesji Wasze zdanie się zmieniło? Zawsze możecie zmienić swój głos, ale nie sugerujcie się ilością głosów innych osób, tylko głosujcie tak, jak podpowiada Wam Wasze serce. I pamiętajcie, głosujemy na osobę, która ma wygrać. Do zakończenia głosowania nie zostało wcale dużo czasu. Macie teraz czas do namysłu oraz dyskusji. Pamiętajcie, że to Wy o wszystkim decydujecie. Ojej! Coś się zmieniło nagle w tej ankiecie. Szok i niedowierzanie. My na lejwie już wiemy, kto wygra raczej, widząc te wyniki. Gagatki z odcinka jeszcze nie wiedzą, więc zaraz się dowiedzą. Dobra, no to co? Znamy już zwycięzcę. Jest 55% do 45%. Sobie go... Ojezu, sorry, to pewnie było głośno jakieś giga. Jagna Klaudi oraz Kornelia Kociara. O nie, nie widzicie! Nie, musicie widzieć. Czekajcie, ja wam pokażę. Jagna Klaudi oraz Kornelia Kociara po raz ostatni stoją przed nami. Już zaraz ogłoszenie wyników. Wydają się być bardzo zdenerwowane, jednak więcej głosów oddaliście na... Jagnę Klaudi! Bardzo gratuluję jej wygranej. Czy zdradzi nam, jak się teraz czuje? Totalnie się nie spodziewałam. Takie osiągnięcie w moim wieku jest niesamowite. I dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali mnie. Dziękuję moim najbliższym, którzy wspierali mnie cały ten czas. Nie wiem aż co powiedzieć. I tak właśnie Miss Sims 2023 dobiegło końca. Czy cieszycie się z ostatecznego wyniku? A może od początku kibicowaliście zupełnie innej osobie? Koniecznie dajcie mi znać. Brawo, Klaudi! Wygrałaś! Ja bym chciała teraz serduszka na czacie dla Klaudi za to, że wygrała. No to jest jakiś wyczyn, no nie? Więc brawo, ja ci bardzo, bardzo gratuluję! O, ile motek miłych dla ciebie! Jacy wy jesteście tacy pudzi słodcy normalnie! Tacy kochani jesteście! Ja to jednak mam fajnych widzów!